Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Zagrajmy w Paragon. Ja jestem Kamek. No i to jest kolejny odcinek Greystone'em. Powoli robię chyba postępy. To już jest kolejny dzień. Dzisiaj pierwszy raz gram w Paragona, więc trochę przerwa była, także no, mogę na początku trochę się rozgrzewać, że tak powiem, żeby nie powiedzieć lamić, nie? Ale okej. Okay. Dobra. Poczekamy sobie na chwilkę, aż się zrobią te. Dobrze jest po dżungli chodzić, z tego co pamiętam właśnie. Lepiej niż na lejnie, bo na lejnie mogą ukraść, a tutaj nie. No i co, Gideon zginie czy nie? Chyba nie. Dobra, chyba jest sporo. No pod wieżyczkę doszedł, dobrze. No kurde, zabrał mi, no. Ty bez jaj, nie rób tak, no. Tyle się namęczyłem, żeby spiłować tych, a to on mi zabrał wszystko, no. Nie, dobra, wracam się. Idę na lejna tutaj. Znaczy nie na lejna, tylko ten. Na dżunglę. Tak zamulony trochę jestem, bo ona, jak tą bańkę puściła, to mogłem nie uderzać, to by nie zabiło ją. Ja bym ostatni cios wziął. I ostatni cios ja bym zadał i wtedy, no, wiele lepiej, nie? Nie. Tutaj, no pod wieżyczką są, to nic nie zrobimy, nie? Szkoda czasu po prostu. Się wolę farmić tutaj. O, podwójna grupka. No niepotrzebnie oni tam się piłują. Weźmiemy tak, żeby mieć trochę defensa. Oj, ten Iggy, daj. No i po co to było, kurde, tylko dwa zgony mamy przez... nubasów, no, trudno. An enemy tower is under attack. Dam radę, chyba dam. Kurde, ale muszę okrążać. Nie wiem, gdzie to, kurde, pogubiłem się w tej dżungli. Dwa, no to dobra. O kurde, potrójne. Właśnie ten spocę na nich. Okej, okay, mam lewa, to weźmiemy to. Pierwsze to chciałem teraz, i tak nie ma sensu. Postawię tutaj sobie tego harvestera i wracam do bazy. No kupię sobie to, a potem do farmy, nie? Weźmiemy, kurczę, gdzie to jest tu? Dobra. Okej. Okay. Defend left.
Allied Tower is under attack. Ach, kurde no. To jeszcze na początku to nie mogą za bardzo podchodzić. No z tego względu, że też mobki się szybko spawnują. Tam jest chwila moment, to trochę mogą uszkodzić, ale nie rozwalić. Bardzo ciężko musieliby w kilku iść, nie? Zabiło. Zabiły mnie. Ten mobki zabiły. Świetnie. Też tak na styk, nie? No co? Nie ma co? A ja mam... ja się wrócę. Bo mam wszystkie ładunki, butelki zużyte, więc ja kupię coś. Ale no już mam multika, więc ten Kalari by mi nic nie zrobił, nie? Major Strike, ok? Fajnie, z prawej strony. A nie wiem, czy ten Kalari... nie, czwarty poziom mam. Myślałem, że ultikiem mi podszedł, ale nie. Był tutaj chyba bieg pomóc temu swojemu. Ale mu się nie udało i dobrze. A tak na styk, nie? Nie wiem, czy ja miałem item, a on nie miał. Nie, kurde, on ma wypakowane na maksa już. Także nie, no, było wyrównane w itemach. Pewnie on wyfarmił sobie na tych zgonach, co my mieliśmy, także... No. Kurde. Ale tak nie zauważyłem, mogą mi tu też podejść, nie? Opam. A oni chodzą po dżungli? Chodzą. Nie ma nic. Okej, niech on się tu bawi z nim. Ja sobie pójdę na kolejną farmę. Tutaj się dwa zrobiły. Ten Kalari chyba tam farmi sobie na dżungli u nich. Mi się coś wydaje. No kurde, co za noob, no. Gideonem, żeby padać, przecież on ma teleport, wszystko ma, nie? Kurde, nie zdążyłem. Nie zabiło go. Za głęboko wszedłem. Kurde. Za głęboko. Chciałem już go dobić, ale... mój błąd. Nie powinienem za nim biec. Pod wieżyczkę. I wszystkich zabiło teraz. A, przeze mnie. No ale cóż, trudno, nie? Ale to mój pierwszy zgon, a tutaj 3-2, no to są nuby, no tu kurde, co tu dużo mówić, nie? I znowu przez nich przegramy, nie? Bo już teraz dobrze zagrałem, moim zdaniem. Nie powinienem się pchać tak na pałę na tą wieżyczkę, ja to wiem, to tak, no... Chciałem się tak rozgrzać, powiedzmy, dobić go już, myślałem, że zdążę, ale nie, kurczę. Zanim wybiegnę z tej wieżyczki, kurde, zawsze po tym... strasznie duży cooldown jest na ten skok, nie? I po tym ultiku zawsze mam nadzieję, że wyskoczę sobie, ale zawsze jest ten cooldown, nie? I to jest takie wkurzające dosyć, nie? Bo mnie to tak zaskakuje trochę. Nie zwracam na to uwagę często. I ten... No i tak to wychodzi, nie? Jak ostatnio można było zobaczyć, nie? Dobra, to sobie podejdę. Power is under attack.
Okej. Zrobimy to. Kurde, tak ich zabijają jak chcą po prostu. Mnie to takie wkurzające jest, no. Bo to już cały czas coraz większą przewagę sobie robią, nie? Dobra, podejdę tutaj. Ultik mam na cooldownie, no ale cóż zrobić, nie? Nic nie zrobię, pomogę im chociaż. No już pomogłem, kurde. Jak wyptykać te smany. Brawo. No nie, on dużo many ma. Kurde. Nie, no nie ma sensu, idę. A tu nie tu, kurde, poszedłem. Z drugą stronę, z tego też względu... No tutaj jest na dystansowcy najlepsze, bo to, te wieżyczki, oni rozwalają dystansowcy raz, dwa, nie? I te, no ja nie będę się, kurde, marnował na tego. O! Kolejna grupka. Kurde, no. Złapał mnie. No co? Dobra, ja już mam, wezmę postawę tego. Spokojnie, mobków nie da. Niech się trzymają przy wieżyczkach, niech farmią chociaż na lane'ach i to wystarczy na razie, nie? Kurde, no. To jest przegrana, no. No nie da rady, no. Wezmę czerwonych, rozwalę sobie. Chyba dam radę, co? Jednym, dobra. Dobra, chyba mogę już. Normalnie nic tu nie ma. Zamiast się skupić na... żeby przyfarmić sobie troszkę, to oni, kurde, próbują się walczyć z nimi, a oni mają lepsze itemy, bo oni mają 18, 15, 21, a my ledwo 12 mamy, 15, nie? Także, no to nie jest dobry pomysł. Ja mam 15, kurde, to też niedobrze. Oni mają po 18-21, który ma ten, bo on 3 kile ma. No brawo, i koniec z Grimmem, nie? Się pchał, to ma.
I bam! A to mi się resetuje cooldown na tego, na ten skok po tym ultiku, nie? To ciekawe. Bo teraz zauważyłem, że chyba miałem już dość sporo na ten, ale i tak mi się zresetował, od nowa był chyba. Jeszcze muszę przyuważyć to, na nagraniu zobaczę, ale wydawało mi się, że tak jest, nie? Znaczy resetuje w sensie, że od nowa jest ten cooldown, tak jakbym dopiero co zrobił ten skok, nie? A nie, bo może ja skoczyłem, kurde, może tak, faktycznie. Przed tym ultikiem zaraz. A oni mają lepsze itemki, no to co tu dużo mówić, ja mam 18. O, oni też mają ten Deon, rozwalił jednego, ja też. Cast Concentrated Drain, o, to jakiś dziwny build, no zobaczymy. No ale oni mają tu minimum, kurde, 18,1 ma, i tak to 21 i 24, no to już jest poważna przepaść. Są już trzy prawie te ulepszenie, nie? No już rozwaliliście, teraz wycofać się. Ale to nieźle, bo dwie wieżyczki im rozwaliliśmy, a oni nam tylko jedną, nie? No ale oni mają, kurde, przewagę w itemach i tak, nie? No brawo. Szybko. Nie mam multika. A nie chcę umierać głupio. No gdzie się pchasz? Fajne jest też to, że ten moja pojedyncza, ta pierwsza umiejętność, to tak szybko naparza, że te wieżyczki szybko, jak jestem w pobliżu i tym nawalam, to one mig od razu giną prawie, że znaczy rozwalają się, nie? Ale byłaby do wygrania, to gdyby nie dali się tak zabić, kurde, 2 do 18, no to jest tragedia, nie? To jest już naprawdę, teraz to już nie tyle, że lamić czy coś, tylko że oni mają już tak wykokrzeni są, ci przeciwnicy, że to bardzo ciężko ich zabić, nie? Kurde, zabierają mi... Ach, no... Poszedłem sobie, to musiał się przybłąkać, no. Czepcie się ode mnie, ja sobie pójdę gdzieś przy farmie. Dałoby się to do szybkości ataku teraz kupić, chciałem ten Vicious Kinetic, nie? I ten. A potem kupię sobie itemek do drainów, nie? Żeby już tam... O, trójka, fajnie. Ludzie, no kurde, mnie szlak trafi zaraz. No dzięki, kurde, co za many, no. Nie, no to jest przegrane, jak mi farmę całą, kurde, zabierają, to kurczę, ten, nie? To jest pojedynczy ten. Ja.
No za bardzo znowu się wypcha. No jako nic z jednym. Nie no, to już nie ma szans, kurde. Ach, tylko wkurzają ludzi. Stara się człowiek, ile lezie, a tu kurde taka lipa później wychodzi, ty. Dobra, weźmiemy. Zginęli, kurde, na początku z 5 razy, ty. I potem się dziwią, nie? I dalej umierają, zamiast, kurde, ostrożnie zacząć grać, to nie, dalej umierają. 10 zgonów do zera. 11, 12, kurde, i... Ja. Takie trochę irytujące, nie dlatego, że kurde nie umieją grać, tylko że dlatego, że kurde człowiek się stara jak może, a tutaj nic nie daje to, bo samemu się nie wygra meczu tego, nie? No ja lubię gry właśnie single player, że tylko ode mnie zależy, czy ja wygram, czy nie, bo wtedy mogę, nie ma, że zwalę na kogoś winę i też nie ma tak, że kurde się wkurzam, że ktoś inny, no dwuosobowe powiedzmy też fajnie, żeby było, może dodadzą te mapki jakieś inne, dwuosobowe czy tam trzyosobowe i będzie takie też fajne, takie mniejsze, żeby tego, a tak to, ach. Dobra, ja się żegnam, dzięki za obejrzenie, no i zapraszam na kolejne odcinki, postaram się ich więcej dziennie zrobić, także hurtowo sobie zrobię tam ze 20-30 odcinków i będę wrzucę wszystko i będę puszczał to dwa razy dziennie, myślę, także no, do zobaczenia wkrótce.